Zawsze sobie wyobrażamy, że kangury są w stanie bardzo szybko biegać, a raczej właściwie skakać. Lecz z jakimi prędkościami poruszają się kangury? Oczywiście to wszystko zależy od gatunku. Im większy gatunek, tym z zasady jest szybszy. Kangur rudy, czyli najszybszy z kangurów, jest w stanie chwilowo osiągnąć prędkość nawet 65-70 km na godzinę, czyli już prędkość, której nie jest w stanie osiągnąć żaden człowiek. Na dłuższych dystansach, 2-3 kilometrów, ta prędkość może już wynosić 40 km na godzinę i się właśnie utrzymywać przez te 2-3 kilometry. Czyli ta prędkość, jaką osiągają na bardzo krótkich dystansach najszybsi ludzie, najszybsi sprinterzy, kangur jest w stanie ją utrzymywać przez 2-3 kilometry. Natomiast średnio kangury biegają z prędkością 20-25 km na godzinę i potrafią utrzymywać tą prędkość naprawdę na dużych dystansach. Co ciekawe, przy tych maksymalnych prędkościach kangury pochylają głowę w ten sposób, że właściwie nie są w stanie nic widzieć, co jest przed nimi. Oczywiście te maksymalne prędkości są w czasie, no najczęściej w czasie ucieczki. Więc kangur, gdy rzuca się do ucieczki, chce pokonać ten krótki dystans i jak najszybciej, jak najdalej oddalić się od napastnika, od zagrożenia. Więc po chwili podnosi tą głowę, żeby w coś nie, po prostu nie uderzyć. Ta średnia 20-25 km jest w stanie ją utrzymywać kangur, jak wspominałem, na bardzo dużych dystansach, na bardzo dużych odległościach. Lecz jednak kangury najczęściej nie biegają na bardzo dużych odległościach. Oczywiście bieganie to skakanie pochłania energię i kangury robią to tylko wtedy, kiedy muszą. Zapraszam do oceniania, do komentowania. Jeśli film się podobał, proszę łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, to tym bardziej o łapkę w dół. Zobacz linki w opisie, moje pozostałe filmy, pozostałe kanały. Dziękuję za uwagę.